Was teraz zaskoczy. Kto pamięta ten zapach? Bo ja powiem Wam, zapoznałam się z nim wcześniej, ale nie mogłam jakby do niego dojrzeć. No i oczywiście to będzie zaskoczenie. Ja nie wiem, czy któraś z Was próbowała tego zapachu? Cześć kochani, witam Was na moim kanale Faux Premier. Witam zarówno tych nowych, którzy dopiero się przyłączyli, jak i starych subskrybentów. Dzisiejszy odcinek, słuchajcie, w związku z tym mam tulipany za sobą i tu pozwolicie, że spryskam się z moim ulubionym zapachem. Poświęcę, czyli YSL, wiecie to Baby Doll, kto mnie ogląda, to wie, że ja kocham te perfumy. I dzisiejszy odcinek poświęcimy, słuchajcie, perfumom, tym na wiosnę. Ja Wam powiem, że wiosna zawsze kojarzy mi się właśnie z tym, tą absorpcją zapachów i kiedy bardziej jesteśmy takie otwarte na nowe zapachy, chcemy kupić ten zapach, bo jest to jakby nasza garderoba i z tym bym się zgodziła. Natomiast słuchajcie, ciągnie nas to trochę nowych zapachów, ciągnie nas też do odkrywania właśnie siebie na nowo i w związku z tym, że wszystko budzi się do życia, to oczywiście my chcemy się pobudzić do życia również i szukamy właśnie tutaj nowych zapachów. Ja sobie przygotowałam tutaj kilka zapachów, które ja Wam bym chciała osobiście tu polecić. Słuchajcie, kilka na pewno spotkaliście na moich blogów, a kilka jest takimi odkryciami albo może perfumami, którymi jeszcze Wam nie pokazałam. Zmierzyłam, słuchajcie, tutaj kamerkę, więc możecie tutaj widzieć właśnie jakie perfumy przygotowałam. Wspomniałam to na wstępie, Baby Doll YSL, czyli Yves Saint Laurent. To jest taki, słuchajcie, zapach, kto próbował, to wie, on jest chyba wycofany, chociaż mam nadzieję, że go jeszcze znajdziemy. Właśnie z porzeczką, tutaj z takimi grejpfrutowymi, bardzo delikatnymi kwiatami. To jest mój ulubiony zapach, ale ja bym chciała się teraz skupić właśnie na takich wiosennych zapachach, które myślę przyciągną Waszą uwagę. Pierwszym zapachem jest bardzo niecodzienny, ja bym powiedziała, i nie wiem, czy spotykany tutaj w Polsce, ale na pewno kto lubi nie kosmetyki, ale właśnie rzeczy od Tory Burch, to gorąco polecam. Mi osobiście skradł ten zapach w serce. To jest zapach Tory Burch, który się nazywa Jolie Fleur Lavend, jeśli dobrze czytam, bo nie wiem po francusku. Ja sobie tu, słuchajcie, przygotowałam taką małą ściągę, bo ja Wam powiem, że ja wybierając perfumy zawsze kieruję się pierwszym niuchnięciem, takim po prostu wącham i stwierdzam, czy lubię, czy nie. Jestem bardzo wybredna i generalnie zawsze sobie spryskuję też na ręce, pochodzę chwilę i zobaczę, czy ta nuta tutaj, ta dalsza nuta tutaj właśnie zarówno serca, jak i ta środkowa. Tutaj rzeczywiście odzwierciedla moją charakterystykę, odzwierciedla mój charakter i czy ja będę się dobrze czuła oczywiście z tym perfumem. I ten zapach Tory Burch jest bardzo niesamowity. Ja Wam powiem, że on jest taki bardzo pudrowy. Ktoś to lubi, bardzo pudrowy, bardzo kobiety takie idące w Guerlain Meteoritis zapachy, to myślę, że go ten zapach przyciągnie. Ja go odkryłam przez przypadek, słuchajcie, bo generalnie nigdy nie interesowałam się tutaj perfumami Tory Burch. I słuchajcie, zaraz Wam powiem, co generalnie jest w środku. Ja myślę, że on jest dostępny w butikach. Nie wiem, jak to wygląda na stronach, ale na pewno można go spotkać. Ja tu mam chyba 50. Tak, 50. I słuchajcie, tutaj w środku ona używa, tak jak mówiłam, lawendę. Jest też bergamotka, jest też peonia i frezja, czyli wszystkie kwiaty, które ja lubię i które mój nos od razu wyczuwa. Więc jest, słuchajcie, też fijołek, uwielbiam, i irys, dlatego jest taki pudrowy, i oczywiście magnolia. Słuchajcie, nie mogę znaleźć, kiedy on był wyprodukowany, ale myślę, że to nie jest taka bardzo ważna adnotacja. Natomiast ja mówię, polecam wszystkim paniom i kobietom, które lubią pudrowe, kwiatowe, takie pełne kwintesencji i sensualne perfumy. I na pewno znajdziecie się właśnie z nimi tutaj na wiosnę.
Następną rzecz, słuchajcie, to jest mój zapach, na którym zarówno na blogu, ja chyba na vlogu, jednak tutaj na YouTubie nigdy o nim nie wspomniałam. To jest Gucci Premier. A tego zapachu to jest w sumie wymyśliłam nazwę swojego kanału i bloga Faux Premier. Słuchajcie, ja go uwielbiam. Po prostu ten zapach jest i słodki, i sensualny, jakby się nawet seksualny, i jest bardzo wytrawny. Coś takiego jak mamy prosecco i szampana, i tutaj idziemy w kierunku szampana. Butelka jest piękna, jak widzicie, z takim wisiorkiem i oczywiście jest pełna jak sztabka złota, jak tutaj te perfumy, które były od Paco Rabanne, The One Million. I słuchajcie, w środku, ja zaraz Wam powiem mniej więcej co jest, jeśli tu znajdę, jest, wyszłam na Fragrantica, ale powiem Wam, że strona Fragrantica jest, to jest piękna strona, pięknie opracowana, ale oczywiście zawsze kierujcie się swoim gustem i tymi rodzinami perfum, które Wy lubicie. Więc tu w Gucci Premier, on był odkryty w 2012, jest bergamotka, czarna porzeczka, białe kwiaty, mask i kwiat pomarańczy, oczywiście podszyty tu jest takimi drzewnymi, sandałowymi nutami. Słuchajcie, jest to bardzo piękny, troszkę drzewny, bardzo kwiatowy i wytrawny zapach i ja gorąco polecam każdemu, kto lubi troszkę cięższe zapachy, a nie takie bardzo, bardzo mocno cytrusowe, bo tu cytrusa nie znajdziecie. No i buteleczka jest wspaniała. Słuchajcie, następną rzeczą ja Wam pokażę z Estee Lauder. Ja czekam na nowość Beautiful, teraz widzę Magnolia, nie mogę się doczekać. Wiem, że już jest w sklepach, miała mieć to przysłane, niestety nie dostałam jeszcze. Beautiful Belle, Estee Lauder. To jest zapach, słuchajcie, dla, można powiedzieć, też na maj, na wiosnę i na maj, dla wszystkich kobiet, które będą brały ślub i uda się tu w COVID-zie. Zapach bardzo taki zwiewny, nowoczesny, dla nowoczesnej panny młodej i właśnie o pannach młodych tutaj z taką myślą właśnie był stworzony. Słuchajcie, nuty główne to tu jest, on jest troszeczkę taki dziwny, jest z jednej strony bardzo kwiatowy, bardzo rzeźki i bardzo świeży, a z drugiej strony też ma tą nutę taką słodką. I słuchajcie, tu w środku jest wanilia, jest miód, jest też marcepan, słuchajcie, więc on dodaje taki trochę gourmand smaczek, ja bym powiedziała. Jest też amber i jest też musk, ale słuchajcie, tam jest też wanilia i ta wanilia dodaje taki słodyczy. Także on pozornie wygląda na zapach taki bardzo niewinny, natomiast on ma ten pazur, także gorąco Wam polecam. Ja go bardzo lubię, oprócz mojego, to jest jeden z ulubionych zapachów Estee Lauder, który używam właśnie w pracy łącznie z Bronze Goddess i czekam na tą właśnie Magnolia, naprawdę jest świetny. Kolejnym zapachem, który Wam przyniosłam, to jest oczywiście Nie obejdzie się wiosny bez Marka Jacobsa, czy Jacobsa, bo różnie go czytają. Ja mam tu Daisy, ale oczywiście tych odsłon jest milion. To są takie rzeźkie, owocowe, kwiatowe zapachy, które ja myślę, że nie sposób w ogóle ich nie lubić. O, widzę, że mi nakrętka to spadła. I po prostu ja myślę, że zawsze znajdujemy taki czas, kiedy chcemy właśnie pachnieć czymś takim mega świeżym, mega odświeżającym i takim cudownie energetyzującym, bo one są energetyzujące. Kolejną propozycją to jest Miss Dior Absolutely Blooming. Ja Wam kiedyś pokazywałam właśnie tutaj tą odsłonę Blooming Book Wet, którą ja osobiście bardziej wolę. Ta wersja jest bardziej taka wytrawna, ja bym powiedziała taka dla bardzo eleganckich pań. I słuchajcie, jest mega słodka i też taka koniakowa, bym powiedziała. Ja mam oczywiście też Blooming Book Wet, ale ja już skończyłam i tutaj mam taką wersję rolonową. Bardzo fajne, kiedy możecie po prostu sobie w tych takich miejscach, gdzie te perfumy bardziej jakby przyciągają uwagę, sobie zaaplikować. Miss Dior Absolutely Blooming. Słuchajcie, ja już sobie sprawdzę te nuty, jeśli tu przygotowałam.
On jest bardzo specyficzny, a właśnie tu Dior bardzo pięknie to opisał, czyli generalnie te olfaktoryczne nuty to są czerwone porzeczki, czerwone tutaj takie jagody można powiedzieć. Jest też pomegranate, czarna porzeczka, tak jak już wspomniałam. Jest też oczywiście specyficzny rodzaj róży i oczywiście peonie i biały mas. Także ja Wam gorąco polecam, mi się ten zapach w ogóle i tak samo Blooming Booklet kojarzy typowo z wiosną. Także jeżeli lubicie takie kwiatowe, wytrawne zapachy, to oczywiście zapraszam. No i mój ulubiony Blooming Booklet, ja muszę sobie dokupić, ja widziałam fajne zestawy, są teraz na wyprzedaży, to chyba sobie kupię właśnie na urodziny. I słuchajcie, nie obyłoby się odcinka i nie obyłoby się omawianie wiosennych perfum, kobiecych perfum, tym bardziej na 8 marca, nawet na Dzień Kobiet, od Chanel, Coco Mademoiselle. Ja myślę, że to jest klasyk, piękny klasyk, łącznie szans Chanel, który nadaje się na każdą okazję i zawsze mi się przypomina z taką kwintesencją eleganckości i słuchajcie, ta róża, ta bergamotka, to wszystko skoncentrowane właśnie w tych perfumach daje takiego kopa i czujemy się bardziej pewne siebie. Także no, to są perfumy, o których warto wspomnieć, ale w sumie nie trzeba wspomnieć, bo każdy je zna. I na zakończenie właśnie odcinka, słuchajcie, ja sobie przyniosłam takie perfumy, które chyba niewiele z Was używa. A może mnie zaskoczycie, to jest Crystal Overte. Ja nie wiem, czy one są jeszcze produkowane. Słuchajcie, to są perfumy idealne na wiosnę, a w zasadzie na taką rozkwitłą już, rozkwitającą wiosnę, taką może już nie rozkwitającą, ale właśnie taką, kiedy już jest wszystko takie zielone. Bo to jest dla mnie zapach, słuchajcie, elegancki, świeży, coś w stronę Tommy Forda, ale oczywiście te perfumy były pierwsze. Której daje taką kwintesencję właśnie świeżości, świeżo skoszonej trawy, takiego życia, takiej energii, niesamowitego kopa. Overte, ja powiem Wam, że długo do niego dojrzewałam i w sumie generalnie nigdy go nie chciałam, kojarzyłam się ze strasznymi paniami, ale już jakieś 10 lat temu pierwszy raz właśnie poniuchałam i stwierdziłam, że to jest zapach, który jest troszkę zapomniany, a nadaje się w zasadzie dla każdego. Jest wytrawny, świeży, elegancki i przypomina taką budzącą się do życia naturę. Także jeżeli będziecie miały sposobność, to zapraszam Was, żeby to, te perfumy jakby przetestować. Chanel. I to jest właśnie wszystko, co dzisiaj Wam przygotowałam. Słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam też wszystkich moich nowych tutaj słuchaczy do komentowania i oczywiście do lajkowania i subskrypcji. I słuchajcie, widzimy się niedługo w nowym odcinku. I życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.